Dziś prezentacja gramofonu ówczesnych czasów, trochę wyższej półki marketowej, a mianowicie jest to model DJP-106SD. Jest to gramofon półautomatyczny z napędem paskowym, do wyboru dwie prędkości, z możliwością zgrywania płyt na USB bądź na kartę SD pamięci. Wbudowany wyświetlacz, możliwość dzielenia ścieżek pomiędzy utworami. Co tu dużo mówić. Włączanie tego cuda techniki odbywa się poprzez położenie ramienia na płytę. Wtedy automatycznie on się włącza i opuszczamy ramię window. Z tyłu znajduje się pokrętło, ale nie jest to ciężarek. Najciekawszym hitem jest to, że nie wiem, czy będzie widać, że zamiast ciężarka w środku znajduje się śruba, z podkładką, która ma za zadanie regulować nacisk ramienia na płytę. Plusem tego gramofonu jest jeszcze zamontowana wkładka. Bo otóż, moi drodzy, jest to wkładka elektromagnetyczna, która moim zdaniem jest najdroższym, że tak powiem, elementem tego gramofonu. Bo producent zastosował tutaj wkładkę Monacora. Pokażę, jak to wygląda. Ja zakupiłem ją nową, ponieważ w tym cudzie techniki była złamana. Ale jest to dobra japońska wkładka z przenoszeniem lepszym niż standardowa AT91, co przy zgrywaniu płyt daje nawet bardzo zadowalający efekt. Gramofon warty jest na rynku 500 zł. Szczerze, w życiu bym za niego tyle nie zapłacił. Najdroższym elementem według mnie jest wkładka, która kosztuje w granicach 100 zł nowa, z igłą oczywiście. Pod spodem widzimy, że producent zastosował też, o dziwo, podstawki na małych sprężynkach, co ma za zadanie zneutralizować drgania podczas odtwarzania. Wzmacnia, że tak powiem, nie wymaga od tego gramofonu, żeby miał wejście fono. Gramofon ma wbudowany przedwzmacniacz. Tak on wygląda z tyłu, tu jest przycisk zasilania. Standardowo są cincze. Pasek, jak i wkładkę, można do niego dokupić. Teraz pokażę, jak to cudo. Oczywiście nie chce mi się go podłączać do wzmacniacza. Zaprezentuję, jak on mniej więcej odtwarza. Włączenie gramofonu z tyłu dość topornym przyciskiem. Załącza nam się wyświetlacz z wersją oprogramowania. Oczywiście no device, czyli nie mamy żadnej karty pamięci bądź USB. I standardowo, jak w starych gramofonach, uruchomienie następuje po ustawieniu ramienia na płycie i windą opuszczamy. I od cała filozofia. Tu mamy panel do zgrywania.
do odtwarzania, bo przez niego możemy też odtworzyć MP3 z pendrive'a, puścić na nim. I po dojściu płyty do końca to zaprezentuję. Zaraz powinno ramię automatycznie wrócić na miejsce. I wyłączyć się. Troszkę przesunę. Troszkę położymy. Rysa na płycie. O. Obrót. I automatyczne wyłączenie. Reasumując. Do zgrywania płyt jak najbardziej mogę go polecić, gdyż jest to lepsza alternatywa niż proponowane w Biedronkach czy innych marketach zdzieraki stylizowane na stare Bambina bądź inne ze zwykłymi wkładkami. Tutaj płyta nam się, że tak powiem, nie zeszlifuje, a efekt zgrywania jest dość dobry. Do odtwarzania no niestety nie polecam. Za cenę powiedzmy 500 zł można kupić świetny gramofon, już półprofesjonalny. Także dziękuję za uwagę.